naszych rozmowach gdzieś bardzo mocno wypływa sprawa retrybucji. Cóż to takiego jest? Często nie wiedząc, co to jest, idziemy w tym kluczu, by pewne znaki interpretować właśnie tak. Dziś trochę się tym zajmiemy, więc najpierw idziemy do naszego Mistrza i Pana. Idziemy do Jezusa. W wieczności Bożej istnieje tylko jedno – trwanie. W czasie istnieje tylko jedno – przemijanie. Święty Augustyn, Panie Jezu, pomaga nam zrozumieć to, gdzie dążymy, dokąd zmierzamy. Dzięki Ci za to, że Ty zapraszasz nas do życia wiecznego, na zawsze z Tobą, że Ty pokazujesz cel wobec tego wszystkiego, co dzieje się dookoła. Dziękujemy Ci, że dajesz nam nadzieję wynikającą z życia, które jest przez Ciebie nam ofiarowane ponad tym życiem, które mamy tutaj na ziemi. Rozbudzaj, Panie, w nas nadzieję i pragnienie świętości, abyśmy, widząc drogę, po której nas prowadzisz, nieustannie chcieli nią podążać. Dzięki Ci, Jezu, za Twoją wielką miłość i za to, że możemy, przychodząc do Ciebie, każdego dnia wybierać Ciebie jako jedynego Pana i Zbawiciela, bo Ty pierwszy nas wybrałeś. Amen. W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Wcześnie rano, niedziela, my cały ten tydzień pozdrawiamy i zapraszamy na misje święte właśnie do Ręczna. To jest na trasie do Częstochowy, najprościej można byłoby powiedzieć. Tam mamy nabożeństwa i tam przeżywamy swój czas głoszenia dobrej nowiny. To tak tytułem wstępu. Natomiast ten fragment, który dzisiaj wybrałem, on wprost odpowiada nam na bardzo istotne pytanie dotyczące postawionej kwestii we wstępie, przed króciutkim pochyleniem się, by cały dzień ofiarować Panu Jezusowi przed Najświętszym Sakramentem. Sprawa retrybucji, czyli pewnej zapłaty, pewnej odpowiedzi, pewnego działania Boga, czy jakbyśmy tego jeszcze nie nazwali, to jest sprawa, która ciągle się ciągnie. W czym ją często widać w naszym życiu, na przykład w takim strofowaniu dziecka: a widzisz, Bozia cię pokarała. Czy to oznacza, że Pan Bóg nie jest sprawiedliwy? Jest sprawiedliwy. Ale mówienie, że za to będzie to i to, to nie jest Nowy Testament. I Jezus nam to wyraźnie pokazuje w tym konkretnym fragmencie. To jest fragment do wyboru na dzisiejszą Ewangelię, na dzisiejszą niedzielę, przepraszam. Dlatego, że możemy też rozważać Samarytankę przy studni i myślę, że w większości parafii tak będzie, że z tych dwóch Ewangelii większość wybierze właśnie tę drugą. Dlatego wybraliśmy tę pierwszą. Do Jezusa przychodzą ludzie, którzy mówią o tym, co się stało, mówiąc o konkretnym cierpieniu i o tym, że oni wobec tego cierpienia, jak przeczytaliśmy, mają określone oczekiwania w kontekście zinterpretowania tego, co się stało. Jezus nie zostaje na tym przykładzie, który żeśmy dzisiaj przeczytali, ale mówi także o zburzonej wieży w Siloam, która zabiła 18. Czy oni byli większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? I znowu narracja, tak jak w pierwszym przypadku, jest podobna. Dlaczego to jest dla nas dzisiaj ważne? Dlatego, że, moi drodzy, niestety my bardzo często potrafimy powiedzieć: a ten naród cierpi, bo zamordował tyle niewinnych istnień. Stajemy się prorokami, nawet przeliczamy to w liczbach.
nawet prorokujemy nad danym narodem, muszą jeszcze tyle ludzi stracić, bo tyle i tyle dokonali aborcji. To nie jest ewangeliczne myślenie. I szatanowi rzeczywiście też zależy na tym, żebyśmy my w ten sposób funkcjonowali. Żebyśmy Boga traktowali jako tego, który dokładnie odda nam tutaj na ziemi to, co w cudzym słowie my zabraliśmy Jemu. Bóg na sprawiedliwość ma całą wieczność. On, chociaż wiemy, że jest Bogiem sprawiedliwym, to nieustannie w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki czeka na nasze nawrócenie. Robi wszystko, aby te znaki, które są pośród nas, jako znaki, które nam daje w najróżniejszej formie, w najróżniejszy sposób, były odczytane jako znaki miłości. I to jest rzeczywiście trudne, by na poziomie, w którym widzimy, że na polu, gdzie było zasiane zdrowe ziarno, wyrasta pszenica, nie zająć się tym, żeby tępić tę pszenicę, wyrwać te chwasty. Na polu, na którym było zasiane ziarno, pojawiają się chwasty i uczniowie pytają, jak chcesz, pójdziemy i powyrywamy. A Jezus mówi, zostawcie. Chciałoby się powiedzieć, wasze myślenie w wielu sprawach może być absolutnie inne od myślenia Pana. Wasze patrzenie na poszczególne rzeczy. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś z nas, patrząc na tego łotra, który umierał z Jezusem na krzyżu, powiedziałby, że on tego samego dnia po swojej śmierci będzie z Jezusem w niebie? Czy ktoś powiedziałby, że tak naprawdę tak może się objawiać Boże miłosierdzie, że Jezus jeszcze tego samego dnia przyjmie go do Królestwa Zbawionych? On wystarczająco dużo cierpiał, konając na drzewie krzyża. Ale możemy powiedzieć po jego postawie, że tak naprawdę całą swoją ufność złożył w Jezusie. Jezu, gdy będziesz w niebie, wspomnij na mnie. Natychmiastowa odpowiedź Jezusa. Zresztą w samej wypowiedzi widać konkretne elementy pokory, uniżenia, zwrócenia się do Mistrza. Więc Jezus reaguje natychmiast miłością. Jeszcze raz powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Można powiedzieć, że Jezusowi tak bardzo zależy na nas, że my nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak wielka jest Jego miłość. Możemy powiedzieć, że On, ten, który jest dawcą wielokrotnych szans, ten, który nieustannie nas szuka, chce, aby człowiek już tutaj na ziemi doświadczał w swoim życiu Jego obecności, nieba, by zbawienie stawało się naszym doświadczeniem przez chodzenie w pokoju Jezusa tu i teraz. To jest Jego pragnienie, dlatego że, kochani, no jeżeli my będziemy chodzić w tym doświadczeniu pokoju, doświadczeniu nieba, jeżeli my z dnia na dzień będziemy widzieli znaki Jego i cuda, to coraz bardziej będziemy wolni od tego wszystkiego, co jest dookoła nas. I tu nie chodzi o super wielkie znaki i cuda, choć także i tak, tak może być. Ale tu chodzi o najróżniejsze przejawy Jego mocy. Najróżniejsze promyki miłości, które, tak byśmy nazwali te łaski, które od Niego spływają, rozpoznane, przyjęte, by uwielbić Tego, który jest tak dobry. Pomimo tego, że tak wielu chce z Niego zrobić w tym czasie tak złego. Kochani, dzisiaj chcę poprosić nas wszystkich o to, byśmy komplementowali Boga w komentarzach. Tak. Byśmy Mu posłali znaki miłości, nie dlatego, że On nie jest dowartościowany i potrzebuje tego od nas, ale dlatego, że my, kiedy posyłamy w stronę nieba
dobre słowa uwielbienia, tak naprawdę otwieramy nasze serca na Jego działanie. I to jest dla nas kierunek. To jest dla nas droga na dzisiejszą niedzielę, kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. YouTube'owe ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj jeszcze Droga Krzyżowa o godzinie 23. Prosimy o modlitwę za misje wręcznie, które aktualnie prowadzimy. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo wtedy te zasięgi, które daje nam, krótko mówiąc, YouTube, się powiększają. I jeśli ktoś chce, kolejny filmik do refleksji, do zastanowienia.